Allô? Hein? Bonjour. C'est qui? C'est Oulon. Ah. Oh, je comprends. Drogi ilo. Tradycją międzynarodowego festiwalu filmów animowanych Animator stało się już prowadzenie gali wręczenia nagród przez dinozaury. Także zrozumiałe, że napisaliśmy do ciebie. 60 lat temu rozpoczynałeś zdjęcia do pierwszego swojego filmu reżyserowanego przez Jacques'a Tati. Ale kiedy to było? Tym razem, nie wychodząc z domu, stałeś się również bohaterem filmu. Wzięli cię na warsztat młodzi pod przewodnictwem Miłosza Margańskiego, kierownika katedry animacji na Wydziale Animacji i Intermediów. No, zobaczmy. Shut up.
Jestem zachwycony, zaszczycony, wchodzę w to! Zaczynajmy w takim układzie. Do 14. edycji Międzynarodowego Konkursu Filmów Animowanych Animator zgłoszono ponad 3000 filmów, które walczyły o uznanie widzów, krytyków i jurorów. Incroyable! Dzień dobry, a właściwie do widzenia, bo dziś żegnamy się z 14. edycją Festiwalu Animator, Międzynarodowego Festiwalu, podczas którego udało nam się spotkać, i to jest chyba najważniejsza wiadomość, udało nam się spotkać w przestrzeni kina, udało nam się spotkać w plenerze, udało nam się porozmawiać, podyskutować o tym, co w przyszłości i o tym, co oferuje współczesna animacja. Dla nas było to olbrzymie, wspaniałe doświadczenie właśnie spotkania, dlatego Between Us. Coś się między nami zadziało, a za chwilę dowiemy się, kto został zwycięzcą i do kogo pójdą statuetki tegorocznej edycji. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i bardzo się cieszę z tej chemii, która znów zaistniała wśród widzów animatora. Do zobaczenia w przyszłym roku. Czekamy na 15. edycję. Dziękujemy. Spójrzmy, same znajome twarze. Joanna Quinn, Marta Pajek, Paulina Zacharek, Anna Sajewicz, Andrzej Orzechowski. Piękni, młodzi, zdolni, czyli tegoroczne jury konkursu polskich filmów animowanych animator.pl. Czekajcie, czekajcie, coś słyszę, ale nie widzę. We're the jury for the Polish films. And no, I'm not Polish, which is why I've been asked to talk. Yeah, just to say we had a wonderful time and it was great to look at all of the films. And there are about 40 odd films and the fantastic standard and an amazing amount of student films, really strong student films. So that was fantastic to see. So a big thank you for inviting us to the festival and to be on this jury, which was huge fun. Shame we couldn't all be there in person. But anyway, so it's a lovely hello from us and goodbye as well, because it's the end. So bye and thank you. Ogłaszam. Ogłaszam! Jury animatora.pl miało w tym roku nie lada wyzwanie, dlatego przyznało aż dwa wyróżnienia specjalne. Komu? Komu? Pierwszym wyróżnieniem macham do Katarzyny Agopsowicz za film Książę w cukierni. Halo, Katarzyna! Dobry wieczór. Bardzo dziękuję jury za specjalne wyróżnienie. Dziękuję również twórcom i producentom, z którymi miałam przyjemność współpracować. Wykonaliście niesamowitą pracę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Drugie wyróżnienie wędruje do Jakuba Baniaka za film Pusty pokój. Ouch. Gratulacje. Dzień dobry i dobry wieczór. No ja chciałem bardzo, bardzo podziękować za to wyróżnienie. Jest mi super miło, że mój film je dostał właśnie tutaj na tym festiwalu, na animatorze.
No i oczywiście też gratuluję innym twórcom, no, za to, że ich filmy również zdobyły nagrody. Także raz jeszcze dziękuję i miłego wieczoru. Co ja tu czytam? Brąz dla Michaliny Musialik za film Psie Pole. O, czy ja już słyszę Michalinę? Hej, z tej strony Michalina. Żałuję, że nie mogłam być w tym roku na festiwalu, ale bardzo chciałam podziękować za tą nagrodę. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że Psie Pole jest moim filmem dyplomowym, ale także debiutem. Dzięki. Brawa! Nagroda wędruje do również Michaliny Musialik za Psie Pole. Kiedy dowiedziałam się, że Psie Pole dostało nagrodę publiczności, to nie ukrywam, że byłam w szoku. Kiedyś pomyślałam sobie, że to jest taki film, który na pewno nigdy właśnie takiej nagrody nie dostanie. Nagroda publiczności jest takim ogromnym kopem energii dla twórcy, ponieważ jest takim sygnałem, że film trafia do ludzi, że ludzie z niego czerpią, inspirują się nim, a o to chodzi, bo film robi się przede wszystkim dla ludzi i dla publiczności i cieszę się, że jest oglądany, że trafił do kogoś, że kogoś wzruszył, że dał komuś do myślenia i że został z kimś na dłużej. W końcu to tylko 12 minut, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Nagrodę wyślemy do Tomasza Siwińskiego, docenionego za film Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu. Dzień dobry. Cieszę się z otrzymanej nagrody. Przede wszystkim dziękuję jury za wybranie mojego filmu oraz moim producentom, Piotrowi Szczepanowiczowi, Kubie Karwowskiemu i Draszkowi Wesiczowi za to, że tutaj w tych trudnych czasach pandemii pomogli mi w rozwijaniu projektu i szczęśliwie doprowadziliśmy go do końca. Cieszę się, że ta nagroda została, to jest pierwsza nagroda tego filmu i cieszę się, że została przyznana w Poznaniu, z którym łączą mnie też osobiste relacje i jest to świetny festiwal. Film opowiada o zimie stulecia. Teraz mamy lato stulecia, można powiedzieć, więc mam nadzieję, że film w jakiś sposób był ochłodą dla Państwa, dla widzów. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Wielkim hukiem świętować będzie w tym roku Sara Szymańska, nagrodzona za film 5 minut starsza. Chciałam bardzo podziękować za nagrodę, którą otrzymałam na festiwalu. Jest to dla mnie wielki szok i ta piękna wiadomość znalazła mnie w jednym z piękniejszych miejsc na Ziemi. Także czuję się bardzo, jestem przeszczęśliwa teraz. Okres prac nad filmem był dla mnie bardzo intensywny i to był taki okres intensywnej analizy też mojej relacji z siostrą, naszych wieloletnich walk i bojów, które okazały się dla mnie być bardzo terapeutyczne. I bez niej, bez mojej siostry Nadii nie byłabym tą osobą, którą jestem teraz, także dziękuję jej bardzo za to. Dzięki tej nagrodzie mogłam znowu sobie pomarzyć, więc za to jestem najbardziej wdzięczna. I dziękuję Państwu bardzo, 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 bardzo. O, a cóż to za znakomitości tu wiszą?
toż to jury międzynarodowego konkursu krótkometrażowych filmów animowanych. Chyba mamy problem ze złączem. Łączem? Łączem. Sami znajomi. Dina, Mike, Krzesimir, comment ça va? Hello, my name is Dina Wilikowska and I'm a short animation director from Russia. Now I live in Berlin, so I'm greeting you from Berlin. And it was a pleasure to be in the jury of this great festival. Shall I now do it? Okay. Hello, my name is Krzysztof Dębski. I'm in shock, completely, deeply touched. But so many good films in competition. Really, around the world, young, talented people doing fantastic things. Thank you. Hi, my name is Mike Johnson. I'm a stop motion animator, and it's my pleasure to serve on the jury this year for the International Short Film Competition. We've seen an amazing variety of films representing artists from all around the world, and it's just been a great pleasure to see this work. So, thank you. Nie, no, o co tu chodzi? Rama mi się zanimowała, czy jak? Ktoś tu chyba się ucieszy. A będzie to... Katarzyna Agopsowicz, twórczyni filmu Książę w cukierni. Dobry wieczór jeszcze raz. Dziękuję jury za przyznanie brązowego Pegaza filmowi Książę w cukierni. Ciągle jeszcze nie dowierzam, ale ogromnie się cieszę. Dziękuję jeszcze raz twórcom i producentom. To jest sukces nas wszystkich. I bardzo was pozdrawiam serdecznie z Krakowa. Emocje rosną! Może się rozładujemy! Jest animator, jest impreza. Tańczyć i świętować może dziś Stien Kowal, reżyser filmu Family Name in the Pocket. Stien, co na to powiesz? Hello, my name is Stefan Kowal. I am director from Ukraine. My film Suname in Your Pocket was selected in the competition. And we have reported the joyful information that our film was awarding, and I am happy now. This film about human tragedy, and I think that it's very important to the new generation to comprehend, to avoid such tragedy in the future. And thanks for all jury, thanks for all organizers of the festival. We are really happy and dziękuję bardzo. Co za atmosfera! Czuję, jakbym tam był.
piękną nagrodę otrzymuje Subarna Das za film Amai. Połączmy się z laureatką. Hi, I'm Subarna. I am the director of the film Amai. First of all, I would like to say a big thank you to the jury for giving me the Best Student Film Award. I'm really honored. Just to have this opportunity to have my film screened at this prestigious festival with so many other wonderful films is amazing enough. So to receive this award was something I wasn't expecting at all. And this being my first film, I'm extremely grateful for all the recognition and love my film has received. So thank you so much once again. O, dobry wieczór, Marcin. Jak dobrze cię widzieć, przyjacielu. Jakie wieści sprowadzają cię do nas? Serdecznie wszystkich witam. Nadszedł moment ogłoszenia laureata nagrody imienia Wojciecha Juszczaka, przyznawanej tradycyjnie przez dyrektora artystycznego festiwalu Animator, czyli waszego uniżonego sługę. Zanim do tego przejdę, krótkie przypomnienie patrona nagrody. Z Wojtkiem zaczynaliśmy ten festiwal w 2008 roku. On był wówczas wicedyrektorem Estrady Poznańskiej i prowadził już wcześniej dwa festiwale jazzowe. Ja miałem pomysł, żeby na Animatorze było dużo muzyki na żywo. Okazało się też, że obaj mamy podobne zainteresowania artystyczne i literackie. Na przykład jesteśmy wielbicielami twórczości Franciszki i Stefana Temersonów. Łatwo się więc dogadaliśmy. Śmierć Wojtka była niepowetowaną stratą dla festiwalu. Chcąc uczcić jego pamięć, wręczamy więc rokrocznie tę nagrodę. Tym razem trafia ona w ręce Gabriela Bemera, autora filmu Push This Button, If You Begin to Panic. I uzasadnienie. Tu przeczytam za oryginalną formę, a zwłaszcza za nowatorskie użycie wycinanki w służbie niebanalnych treści. Gratuluję laureatowi. Dziękuję bardzo. Marcin, wszystko już zdradziłeś. Przywitajmy się więc z Gabrielem Bemerem. Thank you so much to the International Animated Film Festival Animator and the jury for awarding us the special prize for artistic merit. It has been really encouraging just to be part of Animator, and to receive this recognition is very special, so thank you for that. I think the film's main character would be very happy with an award for artistic merit because he tries to see everyday life as a work of art. Thank you as well to Team Push This Button, Samantha Monk, Michael Paoli, Wouter Janssen, and Nacho Palacios. I hope I get to see you all in the future in person. Thank you again. O, a kogo my tu mamy na tapecie? Poznajcie jury Międzynarodowego Konkursu Pełnometrażowych Filmów Animowanych oraz Międzynarodowego Festiwalu Seriali. Gina Kamenski, Anna Manzaris, Tomasz Popakul. Muszę zrobić sobie krótką przerwę, ale zostawię was w doborowym towarzystwie. Hi, I'm Gina Kamenski. I'm on the jury for Festival Animator, and I'm a experimental animator living in the U.S., calling from beautiful Boston, Massachusetts, where I can see blue sky. It's no longer raining. Anyhow, thank you so much for making me a part of this. I adore the festival, and I'm finding the film so inspiring.
Tomek. Okay. Oh, hello, my name is Tomek Popaku. I'm Polish animator, but I'm in Ukraine now. And I'm really glad about the movie we awarded for feature, and have some personal connection to it. And thank you for the festival for allowing me to watch much weird stuff that I would never watch by myself without being chosen as a jury. So thank you. And let's hear who won. Yes, hello, I'm Anna Manzais. I'm an animation director working with stop motion normally. And I'm calling from Stockholm, Sweden, where it's very warm and sunny now and had a swim earlier today. And I really enjoyed all of the films as well. We were all like really impressed by all of them. And like, think like Tomek said, it's so great to be part of the jury because you just get to see a lot of films that you wouldn't find otherwise. And we were really impressed by all of them, but one film to us really stood out, and we were very agreeing on this winner, and the winner is... To była długa droga, długa praca, ale przyjemna, prawda? Gratulacje! Przed wami Mariusz Wilczyński, reżyser filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Dobry wieczór, nazywam się Mariusz Wilczyński i chcę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z nagrody, którą zdobył mój film Zabij to i wyjedź z tego miasta. Ta nagroda jest dla mnie tym bardziej cenna, że zdobyłem ją tutaj na festiwalu Animator. Na festiwalu, który jest bardzo bliski mojemu sercu, któremu zawsze kibicowałem od pierwszej edycji, podczas której miałem retrospektywę. Później byłem kilkukrotnie jurorem, kilkukrotnie miałem tutaj performance moje tworzenia filmu animowanego na żywo. I pamiętam ten film, jeżdżę właściwie po świecie teraz Zabij to i wyjedź z tego miasta i naprawdę Animator jest festiwalem szczególnym. Na pewno jest najlepszym festiwalem w Europie Środkowej i trzymam bardzo kciuki, żeśmy my, czyli i Animator, i my artyści przetrwali ten ciężki czas i żeby Animator wrócił do starej formuły w przyszłym roku. Bardzo, bardzo kibicuję temu festiwalowi I zawsze jak myślę też o Animatorze, wspominam Wojtka Juszczaka i rozmowy z nim, dostałem od niego, pamiętam na ostatnim Animatorze, kiedy się widzieliśmy płytę taki Majsa Davisa, wyjątkową płytę, której nie można było nigdzie kupić i ten duch Wojtka też dla mnie tutaj się gdzieś unosi i ten festiwal jest utkany taki z uczuć i no, w ogóle dziękuję, oczywiście dziękuję jury za to, że mi przyznało nagrodę. Cóż mogę powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Pierwszy raz słyszę. Na Animatorze takie rzeczy. Seriale? Jury w tej kategorii przyznało wyróżnienie dla Simone Angelini za Storie City. Halo? Simone? Jesteś tam? Ciao Animator Festival e grazie alla giuria per la menzione speciale che ha riservato le mie storie zitte. Mi sono divertito molto nel pensarle e realizzarle e spero abbiamo lasciato molti dubbi e poche certezze in chi ha avuto modo di vederle. Sono molto contento e vi auguro una buona estate. Witaj, Polsko. Przechodząc do nagrody głównej. Najlepszy serial animowany. Napięcie rośnie! Ogromne gratulacje dla reżyserki The Other Way Wolf, Airy Elszanski. Hi.
Hi, Animator Film Festival. My name is Ira and I'm a director of The Other Way Wolf. And our team is very happy to receive this amazing news. And we're very grateful to the festival and to the jury members. And it's amazing. And hope in the future we'll be able to come to the festival and visit it by ourselves. Thank you. And yes, bye-bye. W tym roku jury zauważyło Marine, La Clotte i film Folie Douce, Folie Dure. Marine, jesteś tam? Bonjour animateur. Je suis super contente que Folie Douce, Folie Dure reçoive le Pégase d'argent du festival. Voilà, c'est trop la classe, je suis hyper fière. Merci du fond du cœur au jury de sélection du festival et au jury d'attribution des prix. Voilà, Folie Douce, Folie Dure, c'est un film super important pour moi parce qu'il met en lumière des personnes qui m'ont beaucoup touchée, autant les personnes en soins que les personnes soignantes. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que de savoir qu'il continue à en toucher d'autres que moi, à travers le film et à travers le monde. Donc je suis hyper émue, je suis hyper contente. Ce film, c'est vraiment une aventure humaine qui continue. Et ce prix, je le partage avec tous ceux qui ont participé à la fabrication de ce film et qui ont rendu possible le film. Donc, encore merci à Animator et merci pour tout, merci pour ce prix. Je suis super contente et fière. Merci. Jesteśmy już coraz bliżej! Czujesz to? Ale emocje! Filmu Mind, Mind, Mind autorstwa Flor Adams nie można przegapić. Słodki festiwal, słodka publiczność. Nie ma prawie nic lepszego niż zrobienie filmu il pokazanie go publiczności. Ale to fantastyczne, że kiedy film jest również uwielbiany przez publiczność. Wielkie dzięki za tę nagrodę. To wiele dla mnie znaczy. I'm not really sure if you can understand me, but thank you very much. Thank you programmers for selecting Mind My Mind. Thank you audience for voting for our film. It really means a lot to us. Really, and so this was in Polish, I think. I do believe it was Polish. To express my gratitude a little bit more, but I can understand if you can't make any sense out of it, but I'm sorry. So thank you so much, and I hope we'll meet in real life one time. Thank you. Bye-bye.
Dobrze, że siedzicie, bo to nie koniec atrakcji. Przed nami kolejna animacyjna uczta. Gratulacje dla Iz Burkowskiej Jakobsen za film My Favorite War. Dear audience of the Animator Film Festival, dziękuję, dziękuję bardzo. Thank you very, very much for the appreciation of our film. Thank you for the prize of audience to My Favorite War. I am really happy and very moved by your appreciation. And thank you to the festival for screening our film. I wish you all good luck and good film autumn ahead in those difficult times we are in right now. Atmosfera trochę się zagęszcza. Trzeba złapać trochę powietrza. Nami wielka chwila, grande finale. Złoty Pegas wędruje do Bastiena Dubois za film Souvenir, Souvenir. Z gratulacjami. Halo! Thank you, Poznan Animation Festival, for this award. I'm so happy. I'm now in Paris. I was in Poland last month for another festival, and I really enjoyed my stay. I hope I could have been with you tonight to celebrate, but unfortunately I couldn't. So party hard for me, and I hope to see you soon, maybe next year. Thank you again. Bye-bye. O oficjalne zamknięcie festiwalu proszę pana prezydenta miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. XIV. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator właśnie się kończy. W ciągu 7 festiwalowych dni widzowie mogli doświadczyć bogactwa i różnorodności filmów animowanych z całego świata. W programie znalazło się 120 konkursowych produkcji w pokazach krótko- i pełnometrażowych, a także po raz pierwszy seriali. Cieszę się, że w tym roku mogliśmy je obejrzeć także na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta, na którym kultura z powodu pandemii nie gościła już od dłuższego czasu. Niech hasło tegorocznego festiwalu, Between Us, skupiające się na relacjach międzyludzkich, pozostanie z nami, a animacja niech łączy widzów i twórców na kolejne edycje. Do zobaczenia w Poznaniu w 2022 roku. Do zobaczenia za rok w prawdziwym i wirtualnym świecie.
Estrada w sieci. Wejdź na estradapoznań.pl i odkryj 9 autorskich serii podcastowych, ponad 250 odcinków, 10 tysięcy minut nagrań, 14 słuchowisk, nowe duety muzyczne, teledyski, e-booki. Dołącz do 50 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Za darmo. estradapoznań.pl. Dobra strona kultury.